Czy to prawda, że po znieczuleniu podpajęcznówkowym nie można podnieść głowy przez 6 godzin i leżeć na płasko, bo inaczej głowa będzie boleć? Wiemy, że zmiana pozycji z leżącej na siedzącą bądź stojącą pogarsza popunkcyjne bóle głowy, ale nie wiemy, czy wywołuje. Wiemy natomiast na pewno, że te bóle bywają koszmarne i trudno się je leczy. Wiemy też, że zmiana pozycji na leżącą poprawia samopoczucie, kiedy już te bóle się pojawią. Moja teoria, nie poparta żadnymi dowodami, jest taka, że podniesienie się, zmiana pozycji jest tym czynnikiem spustowym, który nakręca spiralę bólu, który trudno potem opanować. I chociaż rzadko rekomenduję coś, na co nie mam jasnych dowodów, to po znieczuleniu podpajęcznówkowym zalecam pacjentom leżenie i nie podnoszenie głowy. Nie chcę nawet potencjalnie zwiększać ryzyka powikłania, które może ciągnąć się nawet parę tygodni. Albo i dłużej.